Dama z gronostajem chluba Krakowa i całej Polski wcale od początku nie miała gronostaja, a nawet kiedy Leonardo da Vinci go domalował, to zmieniał jeszcze zarówno jego wielkość, jak i kolor. To odkrycie udowadniał dziś w Krakowie francuski badacz Pascal Cot, a Violetta Bratuń sprawdzała, kiedy dama wróci do swojego pałacu, czyli siedziby książąt Czartoryskich, bo od 2 lat gości na Wawelu. Cecylia Galerani z łasiczką, a właściwie dama z gronostajem. Portret kochanki zamówił u Leonardo da Vinci Ludovico Sforza, a jego symbolem był właśnie ermelino, czyli gronostaj. I żeby przypodobać się swojemu mecenasowi, Leonardo domalował zwierzę, kiedy portret był już niemal gotowy. Sensacyjną tezę, którą od lat głosili historycy sztuki, udowodnił francuski naukowiec, który badał obraz opracowaną przez siebie metodą fotografowania obiektu światłem ze zmiennym widmem. Ta moja hipoteza jest jak najbardziej poważna, co potwierdzają zarówno moje eksperymentalne zdjęcia, jak i fakty historyczne. Kiedy Pascal Cot przeprowadzał swój dowód przed szacownym gremium w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, bohater jego eksperymentu, czyli obraz Leonarda da Vinci, wisiał sobie spokojnie w jednej z komnat Zamku Królewskiego na Wawelu. Dama przebywa tu jednak gościnnie, bo jej prawdziwą siedzibą jest Pałac Czartoryskich na rogu Świętego Jana i Pijarskiej. Dom dla damy z łasiczką wciąż przechodzi metamorfozę. Remont zaczął się 4 lata temu i chociaż postęp prac jest imponujący, to jego końca nie widać. Niemal gotowy jest dziedziniec, gdzie w przyszłości będzie się zaczynać zwiedzanie muzeum. Konserwatorzy zajmują się teraz klatkami schodowymi i dopieszczaniem tynków wewnętrznych. Właściwie prace budowlane się skończyły. Do tej pory remont kosztował niemal 30 milionów złotych, z czego 14 milionów to dotacja z funduszu norweskiego, a 8 wkład własny Fundacji Książąt Czartoryskich. Jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem szło, to liczymy, że w połowie 2016 roku jest realna data powrotu damy do pałacu. Żeby tak się stało, potrzeba jeszcze 30 milionów złotych na dokończenie remontu i przygotowanie ekspozycji. Jeśli prowadzone od kilku lat rozmowy z Ministerstwem Kultury zakończą się powodzeniem, to ciężar dokończenia prac spocznie na budżecie państwa. W tej sytuacji Cecylia Galerani ze swoim zwierzątkiem zachowuje spokój, co potwierdzają konserwatorzy dzieła. Cały czas pod naszą opieką, we współpracy z konserwatorami na Wawelu, widzimy się z damą co najmniej raz na kwartał. Znakomity stan dzieła potwierdza też jej badacz. Francuz od lat przygląda się obrazom Leonarda da Vinci i potwierdza, że tak jak Mona Lisa z Luwru, tak i dama z gronostajem wciąż nie jest dobrze poznana. I może dobrze, w końcu dzięki tajemnicy kobieta jest bardziej interesująca. Violetta Bratuń, Kronika.